Cześć, ja jestem Karla, dzisiaj ze mną jest Kami. Cześć. I będziemy robić listening challenge połączone z Ugly to Beauty. Tak jest, żeby było jeszcze trudniej niż zwykle. Jeszcze ciekawiej. No i ja będę robić i mówić Karli. Tak, a ja będę tylko robić i słuchać. Tak, chyba słuchać i robić. No dobra. O rany. Jestem jakaś zestresowana. Dawno mnie nie było tutaj. No. Z tobą. Dokładnie, zaraz się rozkręcimy. No. No dobra, to zaczynamy. Okej, okay. To co najpierw? Aha, no to rozbieramy. No dobra, no to rozbieramy. I... aha, no to trzeba coś mówić. Ustawmy może brwi tak jak kolor włosów. A, dobra, dobra, już. Okej. Okay. Może dla odmiany weźmy te czerwone włosy? To czekaj, to teraz mam wejść we włosy i czerwone jej zrobić, tak? Znaczy ja... o Jezu, ja to zaznaczam w brwiach. Dobrze mi idzie. Tak, we włosy, zróbmy jej czerwone włosy. Okej. Okay. No. I tak, może zacznijmy od nosa. Mhm. Co z nim zrobić? Weźmy za czubek nosa i weźmy go... no wiesz, zmniejszmy. A mam być w trybie detali, czy tak normalnie? W normalnym i weź sobie ustaw jej profil któryś i tak wiesz, przeciągnij tak. W lewo. No do jej twarzy w sensie, tak, ten nos, tak? Dobra, powiedzmy. Tak na maksa. Na maksa mam jej zmniejszyć tak, to? Tak, spłaszcz jej ten nos. A, no dobra, okej. Okay. No to na pewno będzie Ugly to Beauty. No nie wiem, zobaczymy, pod koniec. Dobrze, że nie ma ograniczenia czasowego. Boże, ja nie wiem, jak się za to zabrać. Nie wiem, może jej karnację najpierw zmień? A coś ci się nie podoba, rasistko? Nie, tylko taka nie wiesz... Nie lubisz szarych ludzi? Dobrze, kocham szarych ludzi. A może ją zrobimy taką żółtą? To weźmy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć... Siódmą! Karnację na samej górze. Uh-huh. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Dobra. Tak, i w ogóle zmieńmy jej brwi. Uh-huh. O, tu będzie problem. A może weźmy pierwsze z brzegu, żeby nie komplikować. W sensie te pierwsze, tak? Na samej górze. No nawet pasują w miarę. Coś tu się zmienia, ale jest... Boże... weźmy jeszcze raz jej profil i wyprostujmy jej nos. Albo nie. Wyprostujmy. Ja już coś zrobiłam, nie wiem jak ci to wytłumaczyć teraz. Bo pojawia się, jak zrobisz profil, to pojawia się taka strzałka zakręcona, nie? No i właśnie też coś tak kliknęłam i tak troszeczkę jej chyba wyprostowałam. No, lekko, no. Tak. W ogóle, tak sądzę. I dajmy ją teraz naprzód. No. I weźmy chwyć za nozdrze i ją tak, wiesz, zmniejszmy jej ten nozdrza z nosem. Mhm. Tak. Jak to się robi? Dobra, chyba tak. O matko, co jej tu się stało? Czy ona u ciebie też ma taki płaski nos? No taki, znaczy wygląda w miarę okej z tą twarzą, tak mi się wydaje, ale... Wydłużmy jej teraz ten nos trochę w dół. W dół? No tak. Dobra. Wydłużmy. Okej, okay. Chyba zrobiłam, nie wiem. Ja też nie wiem. Dobra, chyba trzeba wejść teraz w tryb edycji detali. Mhm. I... Trochę i ten... Ten taki dołek, co ona ma między oczami. W sensie na nosie. Wiesz, no. O co chodzi? Aha. Trochę do przodu. Jak tak do przodu? Tak obróć ją z profilu. Chwyć za to między oczami, tę kość i trochę do przodu, żeby się tak troszkę ten dołek zmniejszył. Dobra. Żeby takiego załamania strasznego nie było, tak? No. Dobra, to chyba zrobiłam. I teraz zmniejszamy jej nozdrza. Chwyć za nozdrza i zmniejszmy nozdrza trochę bardziej. No to chyba już. Cokolwiek znaczy trochę bardziej. I czekaj, jak by to zrobić, żeby ten nos nie był taki płaski?
Powiększmy jej czubek nosa. Okej. Okay. Chwyć czubek? Za niego i tak, żeby do przodu go trochę wyciągnąć. A, to znowu muszę tak z profilu, tak? Nie, zepsuło mi się. Okej, okay, chyba... chyba mam. A mi się coś popsuło. To już na bank będzie inaczej. Dobra, naprawiłam chyba. Ja się nie mogę doczekać, aż zobaczę. Ja też. U ciebie jak to wygląda? Kurde, te nozdrza... Nie, zostaw wiem, jej ten nos, no. To już jest ładny? Dobra. No dla mnie jest ładny. Zostawiamy nos i teraz złapmy ją za... Nie, to nie to. Gdzie to się zmienia? Aha, to trzeba za usta. To wychodzimy z trybu detali. Aha. Chwytamy za usta i do góry je. Tak do góry, żeby się zmniejszyło to między nosem a ustami. No to chyba już. Ciekawe, jak bardzo to zmniejszyłyśmy. I w ogóle powiększmy jej trochę usta. To są malutkie strasznie. Dobra. No już tak powiem ci szczerze, że tak w miarę już, normalnie. Już zaczyna dobrze wyglądać. Mhm. No w sumie nawet ma już dobrą twarz. Tylko może, nie wiem. Może jej odrobinkę podbródek wysuńmy z profilu. Jezu, gdzie jest podbródek? No, dobra, to tu. I wystaje pod ustami. I mam wysunąć do przodu, ale tak? Ale tylko odrobinkę, tak. Dobrze, to odrobinkę. Chociaż chyba troszeczkę przesadziłam. O, tak będzie lepiej, dobra. No i może jeszcze chwyćmy za żuchwę, to się chyba żuchwa nazywa? Czekaj, bo muszę zobaczyć... dobra, mam żuchwę, no. Tak minimalnie ją wyszczuplić. W sensie do środka twarzy, tak? Tak. Tak. Dobra. A jak tam jej wielkość głowy? Chyba okej, jest wielkość głowy do ciała, co? No, też tak mi się wydaje. Znaczy, to ciało można by troszeczkę... No, ciało to tak, ale chodzi mi o głowę. No, głowa chyba w miarę ok. Nie wiem, chyba szyję ma grubą jakąś. Nie. Nie? Bo nie ma włosów, może dlatego. Dobra, zróbmy jej cycki. Okej. Okay. Czekaj, bo weszłam w tryb detali w ogóle. Okay. Cycki do góry. Lekko. Mhm. I odrobinę zmniejszamy. Dobrze, bo takie troszeczkę ma w za ogóle, duże jak w ogóle ona jest wychudzona. Zacznijmy od tego i weźmy jej... Ustawmy grubość. Troszeczkę tłuszczyku. Tak na połowę może? Okej. Okay. Na połowę tłuszcz i na połowę mięśnie. Nawet troszkę wyżej niż połowa mi wyszła. No dobra. A teraz zmniejszymy jej biodra. Dobrze. Chyba już. Ja bym jej uda zmniejszyła, ale... Najpierw zmieniliśmy jej tyłek. No racja. Odrobinę. I uda też oczywiście, bo teraz nie pasują do niczego. No, bo takie są strasznie bardzo masywne, o. No i ona chyba już wygląda nieźle. A łydki? Nie za chude? No właśnie tak patrzę teraz. I stopy takie jakieś malutkie, co? No, tak troszkę. Może minimalnie stopki wydłużymy najpierw? Mhm. No i te łydki poszerzamy. Niech ma. Niech ma na czym chodzić. Tak, niech się nie załamie. Chyba ma dobre ciało, co? No, teraz dobre ma takie. Spoko. Chociaż nie wiem, czy nie ma takiego brzucha zbyt wystającego. Odrobinkę jej ten brzuch wklęsłam. Dobra, ja też. Chociaż teraz czy te cycki nie są za duże? Nie wiem. Może minimalnie... U mnie wyglądają dobrze, ale to wiesz. No wiesz, nie wiadomo ile ty zmniejszyłaś, ile ja jeszcze trochę zmniejszyłam jej. No ja nie wiem, ona jakoś tak dziwnie wygląda. Nieważne, może te ramiona masz szerokie? A może. Minimalnie też ramiona jej zwęziłam. I chyba teraz wygląda lepiej. No. Ja tak wszystko minimalnie, a potem zobaczę u ciebie, jak ty to robisz i będzie takie na maksa wszystko. No dobra, to przechodzimy do włosów. Jej! A nie oczy! No właśnie zastanawiałam się, kiedy oczy ruszysz. Zapomniałam o oczach, matko boska. Jak najgorsze, co może być, to oczy. To powiększamy jej oczy? Lekko? No, chyba tak. No to ja mówię, żebyś już powiększała, bo już powiększyłam. Aha, no dobrze. No to ja też powiększyłam. Potem w tryby detali wchodzimy i je troszkę wyciągamy z tych dołów. Boże,
Jak to zrobić? Oczkiem ją obróć i chwyć za oczko. Aha, no. I że co? I że mam tak... Tak tylko, żeby nie były takie wklęsłe mocno. Jak dla mnie to one są wystające. No, nieważne, nie wiem co tam zrobiłaś, ale zostawiamy tak jak jest. Dobrze. A jak je zrobić, żeby je trochę przybliżyć do środka? Do siebie? No. To chyba trzeba wyjść z tego trybu detali i trzeba tak jakoś kliknąć, żeby pojawiły ci się takie cztery strzałki. A weź jej lekko zmniejsz uszy. Ale że o co chodzi z tymi uszami? No delikatnie tylko zmniejsz. No to chyba już. Ale że o co chodzi? No za duże miała. Żyjesz tam? Żyję, żyję. Tylko po prostu nie mogę, bo co jedna uważa, że jest za duże, druga uważa, że jest spoko i w ogóle... Dobrze nam idzie. To, tak. Nie wiem, co z tymi oczami zrobić. No nie, ona wiem, nie ma no... rzęs. No nie ma. To możemy jej dać rzęsy. Ja nie mam rzęs. Nie masz rzęs? Dlaczego? Ja nie mam modu. Ojej. Kamień gra bez modu. Wow. A to kiedyś, ja kiedyś grałam bez modów, tak. a teraz się ten... To ja znajdę rzęsy z gry. Ale to chyba... Jest oczy, ups. A te, jak masz te oczy, nie? I klikniesz na te po prawej, obok tych, co mamy, to nie będą te same kształtem? Tylko, że z tymi? Nie, trochę się różnią. Chociaż może? Ale to nic, zmieńmy jej w takim razie oczy, bo ja nie mam rzęs. I się rozwiąże problem z oczami. To weźmiemy sobie tak. Raz, dwa, trzy, cztery, piąte. Piąte albo trzecie w pierwszym rzędzie w pionie. O, czekaj, bo ja źle kliknę. Nie, dobrze kliknęłam. No te pierwsze oczy z rzęsami, o. Co tam masz? No tak, no dobra. No. Już wygląda jakoś. Całkowicie jej się kształt oczu zmienił, ale nieważne. Trudno, operacja plastyczna. Zróbmy jej włosy. Dobrze. Może zróbmy jej długie włosy. Ale to mam z tej kategorii długie wybierać, tak? Tak, tak. Dobra. Tak. I weźmiemy, zaraz ci powiem jakie, te nie... Czy ona nie ma za wysokiego czoła jeszcze? Nie wiem, bo pod tą grzywką to nie widzę. Jaką grzywką? No bo, znaczy w sensie ona ma taką fryzurę z grzywką jeszcze, nie? U mnie. A nie zdjęłaś jej włosów? Sorry. Nie. No nic, no. Dobra, ja tutaj znajdę zaraz włosy. Wiem, weźmy jej z... A ty masz psychikotę? Nie mam. No to nie. No to nie weźmiemy. No weźmiemy jej z podstawowej gry. Aha. Taki kucyk z grzywką. W dobra. W długich włosach. No to jest chyba z aktualizacji którejś doszła ta fryzura. No. Jedno co im się udało za darmo. Najpierw ubranie czy make-up? Chyba ubranie. Dobra. Nadal mi coś nie pasuje w jej twarzy. Dodasz makijaż, będzie dobrze. Ale ja obstawiam, że one już inaczej wyglądają. Dobra. Na bank. Nie bądź taka negatywna. Weźmy tą sukienkę z 4 pór roku, taką na ciepło. Poczekaj, pakiety 4 pory roku, tak. Ona jest w podstawie taka błękitna i jest taka na ukos, ścięta przy kolanach. A, to wiem. I ta, wiesz, taką ma... ramionczkach. I kokardkę ma na właśnie. I chyba ta niebieska będzie. Jeszcze zobaczę inne kolory. Ja zawsze daję tą malinową wszystkim, bo mi się tak podoba ten kolor. No, ładny jest kolor taki. A jej może damy ten taki zielonkawo-morski? No dobra. Pasuje do tych czerwonych włosów. No właśnie, tak mi się ten też... Tak w sumie to są takie świąteczne kolory, tak szczerze. Aha. Fajnie wiedzieć, nie? Mhm. No. To może dajmy jej jakieś klapusie? Nie ma w 4 porach roku klapusi? Nie wiem. Co za żenada. To żal. Właśnie może z zabawy na podwórku. O, sandałki są fajne. A, to wiem o, chyba, które. I te czarne będą fajne. Czarne? Dobra. To takie pierwsze, nie? Tak, pierwsze. No. Też lubię te buty.
Weźmiemy coś z dodatków, żeby było trudniej. No, przydałoby się jakiś albo naszyjnik, albo kolczyki. Ja tak, żeby... na razie zaczęłam od bransoletki. A, no dobrze. Taka ze Spotkajmy się jest, taka złoto-czarna. Czekaj, taka sobie... grubsza. Zaznaczę sobie Spotkajmy się. No i ona jest pierwsza w takim razie, jak zaznaczyłaś. No dobra, no to wiem, jaka złoto-czarna, to mam. Dobra, to teraz zobaczmy, czy są jakieś naszyjniki godne naszej uwagi. Okej. Okay. O, jest taki medalion z takim zielonym środkiem. Z podstawki. Hmm. A, to chyba... No, z tego chińskiego nowego roku, czyli jakoś teraz tak. Chyba nie pasuje ten... bransoletka. No... Tak średnio. Właśnie tak jakoś... A nie ma czegoś takiego... No. Ale chyba jest do tego kompletu taka bransoletka, co? Też taka złota z takimi zielonymi kółeczkami. A to nie wiem, czy muszę zobaczyć, czy jest. To czekaj, to w takim razie... gra podstawowa. I ona też jest tak na górze. A, że druga jest, tak? No, a czy nie? Teraz to już nie wiem. Nie, ona nie jest druga. Ona jest... Aha, bo znowu mi się odznaczyła podstawka, Boże. Tak, druga. Czekaj, jeszcze raz muszę sobie tu ten... Druga, no. I taka złoto-zielona, tak? No, chyba pasuje, nie? No. Ta zieleń jest mniej więcej taka sama jak w tym, w bransoletce i w naszyjniku. No, mi się wydaje, że to jest w ogóle skąpać, ale nie wiem. Tu nie, złoto to trochę chyba... jaśniejsze, nie? Wydaje mi się, że ta bransoletka była od podstawki, a ten naszyjnik jest z aktualizacji. No, ale dobra tam. Co za różnica. Kto by na to patrzył? Dokładnie. O nie, nie ma żadnych kolczyków takich pasujących. A może za dużo to już będzie? No, w sumie ma naszyjnik, to już jej wystarczy może, nie? No to zróbmy jakiś makijaż. Dobrze. Oczy najpierw i dobra. może... pod koniec masz takie różowe coś, jasne bardzo. To jest trzecie od dołu. A, no wiem, no. No i co, idziemy w zieleń? No, czekaj, który to jest... Tą to koło jest... brązu? A, to takie. No, to chyba by nawet pasowało. Szalone my. I może tą pierwszą kredkę do oczu, co się... wyświetla pierwsza z brzegu. Okej. Okay. Takie do połowy ma. No. No i walnijmy jej trochę różu na te policzki, bo tak jakaś blada. Ale a weźmy ten brzoskwiniowy no. kolor na końcu. Czyli piąty, tak? No, ostatni. Dobra. Chociaż nie jest za pomarańczowy? No właśnie nie wiem, czy do jej cery czegoś innego by nie... Tak właśnie. Tamte mi się wydają za różowe znowu. A ten drugi jest chyba w miarę... Właśnie tak na niego patrzę. No dobra, spoko. Niech se ma ten drugi. Dobra. No i dajmy jej delikatny błyszczyk na usta. Numerek poproszę. Już. A w ogóle tutaj są odcienia, a nic nie widać. Dobra, ten czerwony. Dobra, to weźmiemy, to jest numerek, raz, dwa, trzy. Czyli jak trzeci. Mam pomadki, no tak? No ten błyszczyk taki, pod pomadkami masz taki pierwszy błyszczyk, jasny. No to chyba to wybrałam, tak mi się wydaje. Tak. No i chyba skończyłyśmy. To chyba tak. Ładna jest. No. Trochę ten nos ma taki... No się przyczepiłaś tego nosa, kurde. No bo u mnie ona ma taki... Prawie, że prosty ten nos. To co? Teraz wysyłamy sobie te zdjęcia? No dobra. O, już chyba widzę, że jest różnica. Coś ja mi się teraz tak... powiem, czy widzę różnicę, bo jeszcze się nie przyjrzałam. Znaczy, przede wszystkim to jest różnica taka, że no ja mam zamienniki oczu, no ale to kolor no tak. Jest ten sam, więc no ten.
Ale wydaje mi się, że tutaj żuchwa w ogóle... Twoja jest troszkę pulchniejsza. No. Totalnie są ten. Ale nie jest tak źle, są w miarę podobne do siebie. No, oprócz tego, że ja dałam ten naszyjnik z czarną obwódką, a nie tą aha, taką... no tak. Także no, troszeczkę tak, tutaj... Ale i tak nie jest źle. No, w miarę. Uszła całkiem ładna. W miarę ok. I podobna. Tak. Za łatwo miałyśmy. No to na następny raz musimy wziąć sobie taką brzydotę, że aż wiesz... Że aż będziemy się za głowę łapać. No właśnie. To może pokażemy w ogóle, jak ona na początku wyglądała jeszcze, co? No tak, no. Także, bo to były dwa wyzwania w jednym, tak zwane. Tak. No, czy ogólnie ona miała po prostu straszny nos, trochę małe oczy, tak. Kolory trochę nie takie. I zwisający biust. No. A teraz to jest laska, jak się patrzy, nie? No. Trochę ładna się jest. Jednak różnią dziewczynki w ten... Czekaj, mi brakuje słowa. O, u nas właśnie. U nas. Ale ogólnie ja prawie uważam, tak samo. Że ten challenge jest zaliczony. Udało tak. Nam się. W końcu, rozumiemy jej. Się. Rozumiemy się prawie idealnie. Prawie. Robi wielką różnicę. Jaką wielką? Wcale właśnie nie jest wielka. Jak patrzysz na te simki, to nie jest wielka. No nie. A z daleka to w ogóle byś nie założyła, że się różnią. No nie. To co, kończymy, tak? Kończymy, to by było na tyle. No. Nic więcej to nie zdziałamy. No. Kończymy, żegnamy się, mamy wielką nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Oczywiście ja was zapraszam na kanał Kami. A ja do Karli. Tak. Ktoś w ogóle mnie ogląda jeszcze. No oprócz i co? Karli. Nie jestem jedyną twoją oglądającą, okej? Okay? No. Mam dwie bicki. Okej, dobra. No to się żegnamy. No, daj mi powiedzieć moją formułkę, bo jak nie powiem formułki, to nie może być. Dobrze, formułka Karli, świętość. Dobra. Złóżmy ręce. No to do zobaczenia, do usłyszenia następnych. Cześć. Pa, pa!